Jesteśmy, proszę Państwa, w herbaciarni Kocie Oczy w Łodzi. Herbaciarni, która przygarnęła koty po przejściach. Tutaj mam już jednego kota. O, tu mamy sobie jednego kota. Cześć, kotek. Teraz jesteś po przejściach. Jak ty się nazywasz, kocie? No, jak się nazywasz, kocie? Ja się lepiej dopiero. No, kot mi zwraca uwagę. Kotku. Okej, no właśnie, Magda. Męczy koty. Naszego redaktora Donalda nie ma niestety. No ich, mojego Jacka też. No właśnie. Chyba, że jesteś chłopcem, to właśnie, tutaj widzimy właśnie też kota leniucha. O! Któremu jest bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Och, jak kotu jest bardzo dobrze. Właśnie. Bardzo dobrze. Jeszcze pod brudką. No tak. Oczywiście zajął najwygodniejsze miejsce. No, to tak, to... Proszę Państwa, nie pamięć właśnie, nie bój się, ja Państwa nie sfilmuję, tylko tam są dwa, które patrzą sobie na ludzi. Znaczy jeden nawet nie, ale drugi obserwuje. Właśnie zobaczył pieska idącego przed tym. Tu mamy jeszcze tego naszego leniucha. No właśnie, cała herbaciarnia jest dość urocza. Ale nie ma wszystkich jeszcze. Nie ma wszystkich, wszędzie są koty. O, widzicie Państwo? Wszędzie są piękne koty. No właśnie. Wszędzie są koty. O Boże. No właśnie. Jak miałam małe, to one tak chodziły. Tutaj jak widzimy. Pokazały? No nie wiem, a ile jest tych kotów w ogóle? Jest ich pięć. Pięć kotów tutaj ma. Figa? No właśnie, gdzie jest kot na górze? Gdzie jest widać uszy? Gdzie kota uszy? Tam nad drzwiami widać kota uszy. W zasłonie. Drzwi i zasłonie. No tak, widzę jego uszy. Ona jest ciemna, więc może widać ją od dołu, jak się otworzy drzwi. Zobaczymy, może zbliżymy. Jak się przyjrzycie, są uszy kota. Dokładnie. Jak się pięknie zakamuflował, że tylko jedno ucho widać. O właśnie. Od spodu może być całkiem ciekawy ją widać. A jeszcze zrobimy, na zewnątrz. Pytanie nie otwiera, jeszcze zobaczymy na zewnątrz. Tu mamy widzicie Państwo. Ale nie wiem, czy nie jest na zasłonie. Tu widać kawałek tyłk. Tutaj widać. O, tu widać, proszę Państwa, kota kawałek. O, kawałek kota. Ale kot sobie leży i ma to wszystko. Tam, gdzie wszystkie koty mają, jak zwykle. A ty gdzie uciekasz? Zamykaj, Magda, bo kot sobie chce wyjść. Kotek sobie chce wyjść. Muszę powiedzieć, że w Warszawie też jest taka, ale w Warszawie jest tylko koty rasowe. Są. A tutaj widzę, są koty każdego rodzaju. Cała masa kotów. Wszystko jest kotem. O, tutaj sobie mamy nazwy kotów. Imiona kotów, proszę bardzo. O. Mamy Figę, Ole. Zobacz tu. Lizę, Miję. Zobacz tutaj. I Mikę. Ach, tutaj mamy właśnie. Jeden chce chyba drugiego wyrzucić, ale to normalne jest tak. Normalne. U mnie też, jak te moje dwa koty są. To... O, a mamy myjącego się kota. No to jest taki mały Donald, tylko żeby wszyscy usługiwali. Tak, mały redaktor Donald. Jeszcze gdzieś szukamy kotów, nie ma kotów. No jest dobrze, proszę Państwa, dokręcimy jeszcze z wierzchu później. No tu mamy takiego małego kocurka. O. Na obrazku. Tak. I tak jak tam właściciele tej kawiarni mówili, jest to, bo koty są po przejściach. Okej. Okay. Zbliżenie do następnego kota. Który sobie śpi. No i kocie dobranoc. Śpij sobie. Czerwony tu się pali. No co? Gdzie poszedłem? Dziewczynką jestem. Same dziewczyny.
Same dziewczynki, nie ma chłopca? Same baby. Babo, gdzie idziesz znowu? To ma się imiona. To się imiona zrobiła. A tobie jak na imię, ty? To jest Mija. Mija? A prawie jak mój Donald, no tylko mniejszy. Ona jest wielka. Jak na kotka, to wyrosło jej się. Pewnie najwięcej je. Najwięcej to chyba figa właśnie, ta, która... Nie, figa to nie jest szefowa. Szefowa to jest Ola, ta czarno-biała. Ta malutka. Tak. Ta najmniejsze zawsze rządzą. Ona nie ma czasu na jedzenie, bo ona musi wszystko zobaczyć i wszędzie wejść i dopilnować wszystkiego tutaj, także ona nie ma czasu, nie? Co widać? Mamy też siostry bliźniaczki, nie? Przepraszam, czy można wyściągnąć? Jasne. Jeszcze proszę Państwa, kocie również, kocie lustro ze mną w środku, o właśnie, i nasze patrzące koty. O, tu jeden gdzieś rozrabiał kot w takich domkach, herbaty dostajemy w takich domkach, właśnie. Zobacz tam, na parango. Nie tutaj. O, tam wlazł kot, aha. Nie wiem, czy mogę pana puścić. Machał wodem. Kota mamy w worku. No hej, cześć, Ola, ty jesteś, tak? Nie szkodź. Cześć. O. Może pomacham ogonem teraz w worku, co? No, pomachaj. Cześć. Ja co nigdy wcześniej właśnie. Tak nie robiłem. Pięknie, pięknie. Ciarno. Zwierzchu, proszę. Koty polują. Tutaj jest właśnie herbaciarnia. Kocie oczy. Kocie oczy, proszę Państwa. Ulica Piotrkowska w Łodzi. O. Kocie oczy. I tu mamy kota. I tu mamy kota. Tu wziąłem. Proszę bardzo. Kocie oczy. To jest ulica Piotrkowska. Tu jest wyjście. Tu jest, proszę Państwa. Jak Państwo widzą, to Polska 25. I tam dalej w tle. Jak mają Państwo? Nie, nie. To wycieczka przychodzi. Jak zwykle. Złożyć.